Sytuacje takie jak te analizuje po raz pierwszy. Nieświadomy przechodzień słucha muzyki i korzysta z telefonu. Nie orientuje się, co się dzieje dookoła niego. Zbliża się do przejścia dla pieszych nieświadomy śmiertelnego niebezpieczeństwa. Kierowca utrzymuje regulaminową prędkość. Pieszy niezainteresowany jest jezdnią i własnym zdrowiem. W tej sytuacji wina nie leży po stronie kierowcy. Przy prędkości 50 km na godzinę konsekwencje to złamania, siniaki oraz wizyta w szpitalu. Teraz powtórzmy sytuację. Tym razem kierowca jedzie z prędkością 100 km na godzinę. Kolizja to jak upadek z 5. piętra lub nadepnięcie na klocek Lego. Tym razem jednak pieszy rozgląda się.